Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy. W tej ciekawostce drugiej już chciałbym pokazać to, co wydarzyło się tak pobieżnie, 17 września 1939 roku. A teraz wstęp. 17 września. Wkroczyła, jak to niektórzy mówią, komuniści, ja bym powiedział, zaatakowała armia radziecka Polskę, która w tym czasie walczyła z Niemcami. Rosja sowiecka zaatakowała broniących się Polaków i tak naprawdę zrealizowała pakt Libentrop-Mołotow. Spotkały się dwa socjalizmy, socjalizm narodowy i socjalizm komunistyczny. Na tym samym tle mamy różne znaki, ale jeden to jest socjalizm, tak zwany narodowy, a drugi międzynarodowy. Tam jest tak zwana międzynarodówka komunistyczna. I te dwa socjalizmy były bardzo mocno ze sobą zaprzyjaźnione. I zachęcam do obejrzenia filmu pod tytułem Sowiet Story, czyli Sowiecka historia. Tam możemy dokładnie zobaczyć, jak. Założenia socjalistyczne, czyli marksistowskie, były realizowane i przez Hitlera, i przez Stalina. I jeszcze tak dodam na marginesie, że w kampanii wrześniowej żadne wojska faszystowskie y, nie zaatakowały Polski. Można by powiedzieć, że faszyści, którzy byli na przykład w takiej formacji żydowskiej, Bejtar, Stawali w obronie Polski. Później sami stworzyli powstanie w Getcie Warszawskim. Później tworzyli też państwo Izrael. I tu na koniec tego filmu warto zobaczyć te dwa filmy. Umieszczę pod tym filmem dwa linki do tych dwóch filmów. Warto zobaczyć, że komuniści wymyślili takie sformułowanie, że Niemcy byli faszystami. Oni byli socjalistami. Mussolini był faszystą, ale lubił Polaków, a Bejtar, Żydzi z Bejtaru szkolili się u Mussoliniego. Więc yy, warto by było tak się zastanowić, co kryje się pod słowem faszysta. A w Hiszpanii generał Franco to też był faszysta. Zatrzymał socjalistyczną rewolucję, która wymordowała 8 tysięcy duchownych. A jakieś 600 tysięcy ludzi zginęło z powodu właśnie komunistów, socjalistów. Warto tak sobie uświadomić, jak bardzo używamy sformułowań bezmyślnie. Warto sobie je na nowo zreflektować i zobaczyć, co kryje się pod słowem socjalizm i pod słowem faszyzm. Hitler i faszyzm to zupełnie dwie historie. Owszem, był sojusz między Mussolinim a Hitlerem, ale Hitler był typowym socjalistą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Najbardziej ciekawa jest prawda. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.